Witam Was serdecznie, nazywam się Artur Ceroński i prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W tych nauczaniach kładę taki bardzo silny fundament na temat łaski i wiary. Łaski i wiary, które są dwoma takimi fundamentalnymi tematami, jeżeli chodzi o życie chrześcijanina. Dzisiaj, drodzy przyjaciele, chcę mówić na temat, który zatytułowałem Wiara w posłuszeństwo. Zaczniemy od przypowieści Salomona 4:1-4. Przypowieści Salomona 4:1-4. I jest napisane tak. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. Bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Widzimy tutaj bardzo jakby jasno określone takie 5 elementów, które stanowią pewnego rodzaju drogę życia. Żeby nasza wiara mogła się, żeby nasza wiara prawidłowo się rozwijała, ona musi iść po prawidłowej drodze. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A więc widzimy, że nasze życie, ono jest ściśle związane z naszą wiarą. Czyli mamy takie życie, jak wierzymy. Lub takie życie, jak nie wierzymy. I teraz widzimy tutaj 5 elementów, które określają pewną drogę, po której porusza się nasza wiara, na której nasza wiara się przesuwa i prowadzi do rozwoju naszego życia. Po pierwsze, Słowo Boże mówi, słuchajcie. A więc, żeby nasza wiara mogła się prawidłowo rozwijać, musimy słuchać. Słuchać. Po drugie, zwróćcie uwagę. Na co zwróćcie uwagę? Na to, czego słuchacie. A więc, pierwsza rzecz, wybór tego, co słuchamy, tak? Czego słuchamy? I uważne słuchanie. Czyli my wybieramy Boga, jakby kierunek Boży, my zaczynamy co dalej? Słuchać, bo wybranie kierunku Bożego jest jeszcze, to jest jeszcze za mało. Trzeba słuchać teraz tego, co ten kierunek Boży nam prezentuje. Po drugie, zwróćcie uwagę. Na co zwróćcie? Na to, co słuchacie. Więc słuchajcie Boga, krótko powiedziawszy, i zacznijcie zwracać uwagę na to, co On mówi. Zacznijcie zwracać uwagę. Więc tutaj nasza wiara jest ściśle związana ze słuchaniem tego, co mówi Bóg, czyli z głębokim jakby skupieniem się na tym, co mówi Bóg i przyjmowaniem Jego prawideł i na zwróceniu uwagi, dalej jest napisane. Zwróćcie uwagę na to, co mówimy. My nie tylko słuchamy, nie tylko się skupiamy, ale też bierzemy pod bardzo dużą wagę, przykładamy do tej rzeczy. Zwracamy uwagę. Po trzecie, nie gardźcie. Nie gardźcie tym, co mówi Bóg. Nasza wiara mogła się rozwijać prawidłowo, nie możemy gardzić tym, co mówi Bóg. Nie możemy tego sobie odrzucać nawet w części. Nie możemy też gorszyć się, jeżeli jakieś rzeczy do tej pory w naszym życiu nie wychodziły, ponieważ to, co mówi Bóg, jest na pewno doskonałe i na pewno dobre. Po czwarte, mocno trzymajcie się słów ojca i matki. Widzimy tutaj takie połączenie pewnego rodzaju. Ojciec jest symbolem Boga, matka jest symbolem Kościoła, więc widzimy tutaj, że nasza wiara, ona rośnie jakby, kiedy my te dwa rodzaje słyszenia ze sobą łączymy.
Ja mówię zawsze, ja mówię, jednym uchem słuchasz Boga, drugim uchem słuchasz Kościoła. Na czym polega sprawa? Ponieważ Bóg mówi do ciebie bezpośrednio i za pomocą twojego Kościoła, za pomocą Kościoła w ogóle. Szeroko pojętego Kościoła. Ja tutaj kładę tylko taką na razie płaszczyznę, więc trzymaj się mocno słów Ojca i Matki, słów Boga bezpośrednio do ciebie uwalnianych i słów Boga uwalnianych do ciebie za pomocą Kościoła. I ostatnia rzecz, przestrzegaj moich przykazań, przestrzegaj tych przykazań, czyli przestrzegaj zasad, które ja wkładam w ciebie bezpośrednio i za pomocą mojego Kościoła, a będziesz żył. Czyli mamy tutaj zapewnienie, czyli o ile my w naszą wiarę prowadzimy na tej płaszczyźnie, na tej drodze, prawda? To jest zapewnienie, że na pewno nasza wiara będzie manifestowała się poprzez Boże życie w nas i wokół nas. Czytamy dalej przypowieści Salomona, 4 rozdział, werset 7 i 8. Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek. Obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. A więc widzimy, że początkiem mądrości jest nabywanie. A więc, aby nasza wiara w ogóle mogła zafunkcjonować prawidłowo, my musimy poruszać się w mądrości Bożej. Zaraz do tego dojdziemy, czym jest mądrość. Ale nasza wiara, ona jakby zderza się z formułą mądrości. Pewnego rodzaju, nasza wiara, ona jest otoczona mądrością. Prawda? Ona jest otoczona mądrością i jakby połączona z mądrością. I zaraz to powiem, jak to wygląda jeszcze głębiej. Ale jaki jest początek nabywania zatem tej mądrości, która jest, przyczynia się do prawidłowego wierzenia w naszym życiu? To jest nabywanie, czyli początkiem jest nabywanie. My nabywamy mądrości. Czyli mądrości trzeba nabyć w ogóle skądś. Trzeba, to nie jest tak, że ona raptem się pojawiła w naszym życiu, tylko musimy ją zacząć nabywać. Narodziłeś się z Bożego Ducha i teraz musisz nabywać mądrości, która zacznie stymulować twoją wiarę. Co to jest w ogóle mądrość? Mądrość to jest, przyjaciele, umiejętność zastosowania nabytej wiedzy. Czyli mądrość to nie jest sama nabyta wiedza, ale to jest umiejętność zastosowania tej wiedzy. Czyli my nie tylko nabywamy wiedzę w ten sposób surowy, ale my też zaczynamy tę wiedzę stosować i to coś stosowane staje się mądrością. A więc nabywanie mądrości, ono jest jakby zapoczątkowanie nabywaniem wiedzy i wprowadzaniem tej wiedzy w różnoraką praktykę. A więc mądrość to jest praktyczna wiara. A więc to jest bardzo ciekawa rzecz, że w jaki sposób mądrość łączy się z wiarą. Wiara praktykowana staje się mądrością. A więc wiara, ona jest połączona z mądrością w jedną bryłę. Mądrość otacza wiarę. Wiara bez praktykowania, ona jest absolutnie niczym. Czyli chcę, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz, że aby nasza wiara mogła prawidłowo działać, my musimy być posłuszni w wykonywaniu działań wiary, w wykonywaniu pewnych założeń wiary. I to się nazywa mądrością. Mądrość, przyjaciele, to jest praktykowana wiara. A więc my zewsząd nabywamy różnorakiej wiedzy, wiedzy objawionej, wiedzy, która przychodzi do naszego życia w sposób bezpośredni od Ducha Świętego, czy też za pomocą innych ludzi, czy też zjawisk, które są wokół nas. My to wszystko zbieramy, prawda? I kiedy my zaczynamy te rzeczy stosować, tak, to w sposób automatyczny my zaczynamy praktykować wiarę. Czyli wiara, ona jest, ona w pewnym sensie jest mądrością. A mądrość jest wiarą. Te rzeczy ze sobą się niesamowicie łączą. A więc, żeby wiara mogła działać prawidłowo, ona musi być praktykowana. My praktykujemy wiarę. Wiara niepraktykowana jest absolutnie poza formułą mądrości. Wiara praktykowana staje się mądrością, otacza się mądrością w pewnym sensie, otacza się pewnym światem mądrości. Wiara praktykowana staje się mądrością.
To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A zatem początkiem praktycznej wiary jest nabywanie umiejętności ku wierzeniu. A więc co my musimy robić na początku? My musimy nabywać umiejętności wierzenia. Nabywamy umiejętności wierzenia. Aby praktycznie wierzyć, trzeba posłusznie wypełniać Boże wytyczne. A więc zobaczcie, idąc dalej, my widzimy, żeby nasza wiara, ona mogła działać prawidłowo, musimy być posłuszni Bożym wytycznym. Jeżeli są jakieś Boże wytyczne, jakieś Boże kryteria, jakieś Boże zasady i my nie jesteśmy im posłuszni, tak? To nie zachodzi reakcja mądrościowa w ogóle i wiara w praktyce nie działa. Rozumiecie? Wiara w praktyce nie działa. Tylko wtedy, kiedy my w sposób praktyczny podchodzimy do Bożych wytycznych, czyli my jesteśmy posłuszni Bożym wytycznym, to wtedy my prawidłowo wierzymy. A więc bez praktykowania Bożych wytycznych absolutnie nie możemy mówić tutaj o jakiejkolwiek formule prawdziwej wiary. To jest bzdura. A więc posłusznie wypełniamy Boże wytyczne. W ten sposób, tak, my nabywamy krok po kroku umiejętności wierzenia. To się w nas zamienia w mądrość, tak, i zaczyna stawać się częścią naszego usposobienia. Jaką płacimy cenę za nabywanie mądrości? Przede wszystkim za wszystko, co masz, mówi Słowo Boże. A więc za wszystko, co masz. Więc nie ma czegoś takiego, że ty oszczędzasz na nabywaniu praktycznych form wiary. Nie możesz oszczędzać. Nie możesz w żaden sposób odpuszczać sobie praktykowania wiary. Jest dalej napisane, ceni on sobie wysoko. Czyli patrz, że każda formuła praktykowania wiary, każda formuła posłuszeństwa Bogu, ona powinna być przez nas ceniona bardzo wysoko. Więc jeżeli my mamy możliwość bycia posłusznymi, to powinniśmy uznać to za wielki zaszczyt, a nie krzyczeć ratunku, ja muszę być posłuszny. Jest dalej napisane, otocz ją miłością. Czyli kiedy ty zaczynasz być posłuszny Bożym zasadom, w wyniku czego nabywasz umiejętności wierzenia, w wyniku czego wiara zaczyna być praktykowana i staje się mądrością, która staje się częścią ciebie tak naprawdę, to ty musisz pokochać to zjawisko. Pokochaj to zjawisko. Otocz miłością to zjawisko. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, ja dziękuję Tobie za Twoje wytyczne, za Twoje zasady, za Twoje reguły. Dziękuję Tobie, że ja mogę być im posłuszny. Dziękuję Tobie, że ja mogę nabywać umiejętności wierzenia poprzez praktykowanie krok po kroku posłuszeństwa Twoim zasadom. Dziękuję Tobie, że to, co robię, zamienia się we mnie w realną mądrość. I staje się częścią mojej osobowości. Czyli tak naprawdę ja dziękuję Tobie za to, że to wszystko jest dla mnie możliwe. Otaczam to Boże miłością. Wywyższam Ciebie za to. Nie uciekam przed posłuszeństwem, ale cenię sobie posłuszeństwo bardzo wysoko. I za każdym razem, kiedy mogę być posłuszny, to czynię z tego wielką rzecz. Mamy tutaj dalej w przypowieściach Salomona w 4 rozdziale od 11 do 13 obietnicę. Uczę Cię drogi mądrości, wiodę Cię torami prawości. Gdy pójdziesz, Twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest Twoim życiem. A więc widzimy, że jeżeli my okazujemy posłuszeństwo Bożym zasadom, to przede wszystkim nasz krok nie będzie skrępowany,
a po drugie, nie potkniemy się. Rozumiecie? Posłuszeństwo Bożym zasadom jest równoznaczne z chodzeniem w wierze. Chodzić w wierze oznacza być posłusznym Bożym zasadom. Kiedy jesteśmy posłuszni Bożym zasadom, to chodzimy w wierze. Nasze chodzenie w wierze powoduje, że nasz krok nie będzie skrępowany, nie będziemy skrępowani w naszych działaniach, czyli nie będziemy ograniczeni niczym i nie potkniemy się nigdy. A więc posłuszeństwo, które jest chodzeniem w wierze, doprowadzi nasze życie do absolutnego sukcesu i braku porażki. Rozumiecie, o czym ja mówię? Takie są fakty. Ale kiedy będziesz praktycznie chodził w wierze? Spójrz na 13 werset. Zobacz, jak to jest ze sobą związane. Co to jest, jak się chodzi w wierze? Będziesz trzymał się karności. Nie będziesz ustawał w karności. Będziesz zachowywał karność. To zobaczcie, ludzie tego nie lubią. Ludzie by chcieli, aby ich wiara to była taka enigmatyczna struktura, która po prostu gdzieś jest, jakiś gaz taki w powietrzu, który wdychamy i mówimy, ja wierzę. No to tak nie jest. Ludzie myślą, że posiadają wiedzę różnego rodzaju i to stanowi mądrość w ich życiu, że są mędrcami. Ludzie myślą, że ta wiedza na temat wiary jest wiarą. To jest bzdura. Wiara jest ściśle związana z posłuszeństwem. Wiara opiera się na karności. Wierzyć oznacza być posłusznym Bożemu Słowu. To oznacza wierzyć. Wierzyć oznacza być posłusznym Bożym zasadom. Posłusznym. Rozumiecie? Posłuszeństwo Bożym zasadom czyni cię człowiekiem wierzącym i rozwijającym się w wierze. Każdy akt posłuszeństwa powoduje wzrost twojej wiary. Każde nabycie informacji Bożej w sposób naturalny lub nadprzyrodzony jest ściśle związane z tym, że informacja ta musi zostać wprowadzona w życie. Musisz zastosować karność do swojego życia, czyli okazać posłuszeństwo Bożym objawionym zasadom. Dopiero wtedy to wszystko zamienia się w produkt, który nazywa się wiarą i objawia się jako globalna mądrość w naszym życiu. Kim jest mędrzec? Mędrzec to człowiek wierzący. Człowiek ufający. Człowiek niewycofujący się. Człowiek, który nie wycofuje się przed praktykowaniem swojej wiary. Oto mędrzec. To mędrzec. Ludzie mądrzy to ludzie praktykujący swoją wiarę. Ludzie praktykujący swoją wiarę to ludzie posłuszni Bożemu Słowu. Oto wielka tajemnica wiary. Wielka tajemnica wiary. Trzeba być posłusznym Bożym wytycznym. Trzeba być karnym. Trzeba zdecydować o tym, że będzie się posłusznym. Wiara nie istnieje bez formuły posłuszeństwa. Masz możliwość wierzyć w moc posłuszeństwa Bożym prawom. A więc tylko od ciebie zależy, czy się będziesz rozwijał w wierze. Więc jeżeli będziesz posłuszny, będziesz rozwijał się w wierze. Jeżeli nie będziesz posłuszny, nie będziesz się rozwijał w wierze. Każdy akt twojego nieposłuszeństwa będzie niwelował wzrost twojej wiary. Będzie zatrzymywał wzrost twojej wiary. Nie będziesz też mądrzał przez nieposłuszeństwo, tylko będziesz głupiał. A więc każdy akt nieposłuszeństwa będzie powodował, że będziesz głupszy. A każdy akt posłuszeństwa będzie powodował, że będziesz mądrzejszy. Rozumiesz, o co tu chodzi? To bardzo proste zasady. Karność jest twoim życiem. Karność jest bramą do życia. Ufać musisz karności.
Musisz ufać w to, że posłuszeństwo będzie przynosiło ci sukces i będzie doprowadzało twoje życie do poszerzenia. Przypowieści Salomona 4:14-27 pokazuje nam główne zasady, o których zaraz powiemy. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omnij ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. I teraz tak. Masz strzec swojego serca. Taka pierwsza dyrektywa. Zanim powiem o konkretnych zasadach. Strzeż swojego serca, czyli swojego odrodzonego ducha. To twój odrodzony duch jest źródłem życia. Z niego płynie życie, a ono jest z wiary. Dlatego, że napisano, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Strzec serca znaczy wierzyć w przestrzeganie Bożych zasad. Strzec serca. Czyli twoje serce musi być strzeżone na takim pułapie, że przestrzeganie Bożych zasad jest dla ciebie priorytetem. Ty nie możesz olać rzeczy. Nie możesz powiedzieć, o, Bóg jest Bogiem miłosiernym. Tak, Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg wszystko ci wybaczy. Ja o tym mówiłem. Ale to nie kwestia jest tego, czy ci Bóg wybaczy. To jest kwestia, czy ty zaniedbasz swój wzrost. Każdy akt nieposłuszeństwa, czyli każde niestrzeżenie, każde niedopilnowanie swojego serca, aby ono wydawało dyrektywy naszej duszy i ciału, tak, doprowadza do cofania się w wierze. Strzec serca to oznacza pilnować, aby to nasz odrodzony duch wydawał dyspozycję, a nie nasza nieodrodzona dusza wydawała dyspozycję. Nasza nieodrodzona dusza zawsze będzie chciała, przyjaciele, postępować wbrew Bożym zasadom. Ponieważ ona ma, nasza dusza, ona nie widzi potrzeby bycia posłuszną. Nasza dusza musi być przymuszona do bycia posłuszną. Jakoś ją trzeba przymusić. I to przymuszenie jest sprawą serca. To nasze serce, ono przymusza naszą duszę w pewien sposób. Nasza dusza, czyli nasza psychika, ona nie chce być posłuszna Bożym prawom. Ponieważ nasza dusza, ona w ogóle nie rozumie, co to znaczy wierzyć. To nasz duch wie, co to znaczy wierzyć. I ty musisz strzec swojego serca, czyli ustawicznie pilnować, czy ty zarządzasz swoją duszą, czy ty bierzesz, ustanawiasz jako priorytet posłuszeństwo Bożym prawdom. Zasady do tego, aby strzec swojego serca odpowiednio. Przede wszystkim to jest język, o tym mówi 24 werset. Język. To nasz język musi być językiem posłuszeństwa. My mówimy rzeczy, musimy mówić rzeczy związane z posłuszeństwem, a nie nieposłuszeństwem. Mówimy Boże prawidła i określamy je jako priorytety. Rozumiesz? Wypowiadasz Boże zasady, wypowiadasz Boże reguły, wypowiadasz Boże przykazania. Ty wypowiadasz je, wypowiadasz Boże standardy.
i Ty ogłaszasz, że wszystko w Twoim życiu według tych standardów będzie funkcjonowało. Po drugie, jest napisane, nie wchodź na drogę bezbożnych. Słowo droga znaczy też doktryna. A więc, żeby prawidłowo się rozwijać w wierze, musisz okazać posłuszeństwo prawidłowej doktrynie. Ty nie możesz sobie pozwalać na flirt z fałszywą doktryną, z doktryną bezbożną. Doktryna bezbożna to jest wszelka doktryna, która stoi w opozycji przeciwko całokształtowi Bożego objawienia w takim czy w innym stopniu. Rozumiesz? A więc na drogę bezbożnych nie wchodź. Nie wchodź w żadną formułę doktrynalną, w żadną formułę przekazu życiowego, która stoi w opozycji do Bożych prawideł. Wszystko, co stoi w opozycji do Bożych prawideł, to jest Twój wróg. Dalej, trzecia rzecz to jest nie krocz drogą złych. Czyli nie wchodzisz w doktrynę złą, a więc widzimy, nie wchodzisz w doktrynę bezbożną, czyli to dotyczy ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha, ludzi ze świata, i nie wchodzisz w doktrynę złą. Co to jest doktryna zła? No to już jest doktryna ludzi wierzących. Ale ona jest doktryną mylną. Ona przeczy różnego rodzaju prawidłom Bożym. Nie możesz tam wchodzić. Nie wchodź w żadną formę doktryny ludzi wierzących, która stoi w opozycji wobec Bożych objawień. Ucz się tego. Werset 20 pokazuje nam. Zwracaj uwagę na Boże zasady. Czyli Ty musisz być cały czas zorientowany. Tobie musi ta duchowa głowa chodzić w prawo i w lewo, żebyś Ty cały czas przyglądał się na Boże zasady, które są Tobie pokazywane w sposób bezpośredni albo w sposób pośredni. Uważnie słuchaj Bożego Ducha w Tobie, czyli to jest piąty element, czyli szukaj, uważnie słuchaj tego, co mówi Duch Święty w Twoim duchu, bądź czujny na to, tam się koncentruj, tam się módl. Nie módl się do nieba, tylko módl się do Boga, który jest w Twoim duchu. Rozumiesz? Ustawicznie bądź skoncentrowany na Bogu, który jest w Twoim duchu. Szósta rzecz, werset 21. Nie odwracaj się od Bożych zasad i głosu Bożego Ducha, czyli nie pozwalaj sobie na to, żebyś odwracał się od tego, żebyś w inną stronę się odwracał. My jesteśmy mistrzami w tym, przyjaciele, żebyśmy Boży głos zagłuszali w sobie. Pilnujmy tego, aby tego głosu nie zagłuszać. Siódma rzecz to jest zachowuj Boże zasady w swoim duchu przez przypominanie ich sobie i mówienie o nich. Zachowuj je poprzez przypominanie, rozważanie ich. Nie myśl o niebieskich migdałach, w cudzysłowie, tylko Ty myśl o Bożych zasadach. Przypominaj je sobie i mów o nich w różnych rozmowach, wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Ósma rzecz, werset 25. Bądź prawdziwy, chodź w prawdzie. Niech w Twoim życiu, tak, funkcjonuje prawda o Tobie i o środowisku, w którym żyjesz. Nie bądź człowiekiem, który pozwala sobie na to, aby jakakolwiek forma nieprawdy dotyczyła jego życia. Wywlekaj prawdę do wierzchu, w sobie i wokół siebie. Dziewiąta rzecz, werset 26. Zwracaj uwagę na to, w jakim nurcie nauki jesteś i jak realizowane są Twoje wizje. Zwracaj na to uwagę, w jakim nurcie nauki jesteś. Nie możesz być w byle jakim nurcie nauki. Ty musisz być w nurcie nauki, która będzie przynosiła realny sukces do Twojego życia. Każdy inny nurt nauki jest nurtem fałszywym, zafałszowanym, enigmatycznym nurtem, który będzie Cię poniżał i doprowadzał do miejsca, gdzie Ty będziesz nazywał byle jakość błogosławieństwem. Ale mi Pan błogosławi, bo mi się udało, proszę Ciebie, kupić dwa buty, jeden prawy, drugi lewy. Zazwyczaj były tylko dwa prawe albo dwa lewe. Rozumiesz? Zwracaj uwagę, jak się realizują Twoje wizje, czy one się realizują w ogóle.
czy się nie realizują. Nie wprowadzaj pewnego rodzaju takiego zamieszania w sobie, kłamliwego zamieszania, że nie idzie mi w życiu, a ja jednak mówię, no okej, tamto mi nie wyszło, teraz mam nową wizję. No nie, to nie jest Bóg. Bóg wkłada ci coś w twoje serce, tak? I on chce, żebyś sięgnął po głębie tego zjawiska, żebyś osiągnął sukces na tym pułapie, na którym on ci to włożył, na tej przestrzeni. Nie mów, o, to nie wyszło, to teraz coś innego tam mam, bo będziesz sobie wymyślał rzeczy. A więc zwracaj uwagę na to, w jakim nurcie nauki jesteś i jak realizowane są twoje wizje. 10. rzecz, bądź pewny wszystkich twoich posunięć i decyzji. Więc wszystkich, każda twoja rzecz, każdy twój krok musi być pewny. Nie może być coś takiego, że ty mówisz, zobaczymy jak to będzie, jak się uda. Nie, musi temu towarzyszyć absolutna pewność. 27 werset, 11 punkt. Nie odchodź od Bożych prawideł ani w rzeczy gorsze, ani w lepsze. Boże prawidła są Bożymi prawidłami, one nie są ani złe, ani dobre. One są Boże. Nie mów, to jest lepsze, albo to jest gorsze. Nie. Tak rób, jak powiedział Bóg. To jest posłuszeństwo. I 12. rzecz. Bądź powściągliwy. Naucz się tego. Zrozum. Powściągliwość dotyczy decyzji, które czasami są kłopotliwe. Trzeba zdecydować o tym, żeby jednak pewnych przyjemności, czy pewnych rzeczy, pewnych działań nie wprowadzić do swojego życia. Ponieważ globalnie widać, że one będą niszczące. Więc powściągliwość, czyli opanowanie samego siebie. Gdzie pokazuję wam te rzeczy, żebyście sobie pobadali te sprawy. Wiara jest ściśle związana z posłuszeństwem. Człowiek nieposłuszny to człowiek niewierzący. Rozumiesz mnie? Człowiek nieposłuszny to niewierzący. Nie daj się zwieść, że ktoś jest nieposłuszny Bogu, ale jest wierzący. Człowiek nieposłuszny to niewierzący. Ponieważ wiara, ona funkcjonuje tylko w posłuszeństwie. A mądrość to jest nic innego, przyjaciele, jak praktyczna wiara. Praktykowana wiara. Jeżeli chcesz, żeby Boża mądrość przenikała twoje życie, tak? To po prostu uwierz, że wiara jest ściśle związana z posłuszeństwem i zacznij tak realizować każdy krok twojego życia. Bądź posłuszny Bogu. W ten sposób będziesz wierzył i będziesz rozwijał się w wierze. W ten sposób będziesz nabywał wiary. Twoja wiara będzie rosła i będziesz coraz mądrzejszy. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za to słowo. Oczy, ja modlę się o każdego człowieka, do którego to słowo dotarło. Oczy, ja modlę się, aby każdy człowiek, który słyszał to słowo, Ojcze, zaczął praktykować, Ojcze, posłuszeństwo Twojemu słowu. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który w ten sposób nas prowadzi, który dał nam doskonały plan rozwoju naszej wiary. Dziękuję Ci, Ojcze, Ty zawsze mnie wysłuchujesz w imieniu Jezusa.